nasze Brookhaven, widzowie, z lotu ptaka. Ja tutaj stoję na środku skrzyżowania się. Manko, zostawcie dla mnie łapeczkę do góry, widzowie. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem, co było kiedyś na Brookhaven i dlaczego te rzeczy zostały usunięte. Kiedyś Brookhaven zupełnie inaczej wyglądało. Nie było niektórych budynków, pomieszczeń i tak naprawdę znacznie się różniło niż jest teraz. Dlaczego te rzeczy zostały usunięte? Co było powodem? Czy były jakieś teorie? Czy one coś robiły? Czy były jakieś legendy? To jest mega ciekawe, już się nie mogę doczekać. No i też opowiem wam dzisiaj, co będzie z tym 1 marca. Czy rzeczywiście Brookhaven zostanie usunięte? Czy to były fejki, jakieś informacje? No nie wiem i też może dowiemy się, co będzie w kolejnych update'ach Brookhaven, także oglądajcie ten odcinek do samego końca. Zobaczymy sobie, co to za rzeczy zostały usunięte z Brookhaven. Sama jestem ciekawa i subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie, żeby nie ominąć takich super odcinków, a my teraz sprawdźmy sobie mapkę, która była kiedyś, która była pierwsza. Dobra widzowie, to jest jedna z mapek najstarszych, jakie udało mi się znaleźć i zobaczcie, tutaj zupełnie inaczej wygląda niż jest w naszym aktualnym Brookhaven. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, że w ogóle ta droga jest jakby taka z Lego, jak jest taka dziwna i tutaj już jest normalna, nie wiem, coś jest jakby tutaj coś nie tak, nie wiem dlaczego, to może były jakieś początki zupełne. No i tutaj mamy Burger Barn i to jest rzecz usunięta z Brookhaven, zamiast tego mamy kino, mamy na dole chyba pizzeria, u góry jest hamburgerownia, mamy też właśnie tam studio Tube TV i też mamy siłownię oraz mamy miejsce do tańczenia, czyli taką akademię taneczną. Słuchajcie, tego na pewno nie mamy w Brookhaven. Czy to jest fajne? Moim zdaniem nie wiem, dlaczego usunęli to, bo to jest bardzo fajne. Zobaczcie, tutaj mamy fajne menu, można sobie wejść na kuchnię, zobaczcie, możemy sobie smażyć burgerki, jest ser, wszystko jest dość realistyczne, są lodówki, sałata, fajnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Też można mieć taką pracę, czyli pracować po prostu w gastronomii. Mamy tutaj też pomieszczenie dla menadżera, czyli tutaj sobie siedzi osoba, wszystko nadzoruje i właśnie, ale coś jest tutaj zbugowane, coś nie działa, dlatego że to krzesełko siedzi jakoś dziwnie, znaczy stoi dobrze, ale po prostu siedzimy na nim mega dziwnie bokiem, ale okej, no ogólnie mega mi się podoba, szkoda, że to już usunęli. Tutaj mamy bułeczki, troszkę wygląda to jak w takim maku, więc fajny był to budynek, nie wiem dlaczego go usunęli. Niektóre budynki też zostały wcześniej usunięte, bo się bugowały, bo nie podobały się innym graczom, albo też była w nich jakaś historia, widzowie, to potem zostało przez twórców usunięte, bo niektórzy gracze jakieś snuli dziwne takie spiski, jakieś teorie spiskowe, że coś oni tam dali nam, pojawiło się, a my sobie wymyślaliśmy, że właśnie jakieś takie niestworzone historie z tym miejscem, wiecie, czasami tak jest. Mamy tutaj co ciekawe też jakieś miejsce do czyszczenia, czy to jest pralnia? Serio jest pralnia? Ej no... Nie, no nic nie widzę. Okej, tutaj chyba miała być jakaś pralnia, to jest jakieś miejsce, jakiś budynek, nie wiem, siedziba takiego właśnie do sprzątania czegoś, czyli można sobie tutaj przyjść, zamówić serwis, sprzątanie i tak dalej. No okej, no ciekawie to wygląda, widzowie. No, tylko myślę, że to jest niedokończone. Myślę, że to może był zalążek czegoś, żeby stworzyć coś fajnego, ale nie do końca im to wyszło i zostało to jako wersja robocza, czyli też to jest rzecz usunięta z Brookhaven, której nie ma. No ciekawe, mamy tutaj Rockstar, czyli nasze miejsce, gdzie się ubieramy, sklep odzieżowy, no i wszystko spoko, natomiast tak naprawdę to miejsce jest, zostało, ale w zupełnie innym miejscu. Zobaczcie, to jest gdzieś tam fontanna, a tutaj na tej ulicy niby jest właśnie sklep odzieżowy, a tutaj mamy z kolei bank. Bank jest co prawda obok tego sklepu, natomiast zobaczmy sobie, jest bankomat, można wypłacić kasę, wszystko można zrobić. Jest strasznie tutaj jasno, jakieś takie kolory mają źle dobrane, że po prostu straszna jasność nastała. I tutaj jest otwarte, czyli pewnie ten mechanizm dopiero później wprowadzili, że właśnie możemy sobie wejść i no na razie nie można tego sejfu otworzyć. I jeszcze wiemy też, że tutaj są sekrety, czyli można tak naprawdę tu wskoczyć i tutaj przejść przez wenty i wejdziemy w inne miejsce. Natomiast to na razie tutaj nie działa, więc to też pewnie były jakieś początki, to są jakieś wersje robocze. Idziemy sobie dalej, widzowie. Tu jest stajnia, stajnia jest bardzo podobna. Mamy na pewno tutaj też jakieś płotki, nie wiem czy to jest w oryginalnym, ale patrzcie, nie możemy przejść dalej, możemy. Okej, jestem ciekawa, bo zobaczcie, tam u góry, całkiem wysoko, mamy Tube TV. Tube TV to jest w ogóle mega dziwna sprawa, dlatego że Tube TV w ogóle nie ma osobnego budynku, tylko znajduje się wewnątrz jakby takiego centrum handlowego, no handlowego może nie, ale chodzi mi o to, że właśnie mamy tam kino, mamy hamburgerownię, mamy siłownię i to jest takie centrum... Padłam poza mapy? No tak można? No ciekawe bardzo, to w jaki inny sposób jest się tam dostać możliwość? Chodźcie, idziemy... Ale jeszcze to! Patrzcie na to, widzowie! Mamy tutaj agencję! Agencja tutaj jest wcześniej, czegoś takiego nie było! Tutaj stoi żłobek i co tutaj stoi? No żłobek i jest plac zabaw, a tutaj mamy miejsce agencji. Dlaczego ją usunęli? Nie ma tego, zobaczcie, sekrety też nie działają, dziwna sprawa mega. Większość rzeczy została zmieniona, ja rozumiem update'y jak są, bo w update'ach dodają nowe rzeczy, ale ta mapa zdecydowanie różni się od tej, którą mamy aktualnie. Brookhaven jest kompletnie zmieniony, nie ma w ogóle budynku agencji, są tylko sekretne jakieś podziemne przejścia FBI, no to jest FBI, no agencja to jest takie powiązane, no to w końcu już też nie wiadomo, nie? Tutaj są, a tu było w nowym update'cie takie różne rzeczy, czyli oni już coś kombinowali, w ogóle cały czas mam wrażenie, słyszę, że helikopter gdzieś lata. Job, też można być właśnie ochroniarzem. Mamy też broń, czyli to jest ok. Są jakieś takie różne stanowiska, można sobie pracować. Jest tutaj jakieś inne jeszcze wyjście. Dobra, tu możemy wyjść obok burgerowni, to tutaj nie chcemy. O, tutaj widzę żywickim, już szukam. Idę zobaczyć całkiem do góry. Patrzcie, co my tu mamy. Jeszcze wyżej można wejść? O, to jest burmistrz! Burmistrz tu siedzi! Wow, i to jest jego stanowisko, jakie ma wielkie biuro. Ciekawe. I on właśnie tutaj pracuje, ma piękny widok na góry, bo w ogóle tutaj jest niebo takie, nie wiem, jakby to było w górach. Możemy sobie też zejść w taki sposób, że sobie zeskoczymy. Idę dalej i tu jest właśnie dziwne mega, dlatego że motel stoi po tej stronie. Widzicie to, widzowie? Motel stoi po tej stronie, gdzie w ogóle nie wiem o co chodzi, jak zawsze jest z tamtej strony. No to też kompletnie się zmieniło. No i jeszcze te apartamenty nie są nawet wyposażone, są po prostu postawione, przygotowane. Coś im tutaj do końca nie wyszło, były plany, ale no to zostało zmienione. Ciekawe, dobra. Jeśli sobie wejdziemy tutaj, to jest coś takiego, ręczniczki jakieś na zmianę dla gości. Szkoła jest bardzo podobna i szkoła chyba jest w tym samym miejscu. Tak, bo szkoła jest za szpitalem. To chodźmy sobie zobaczyć teraz do szpitala, widzowie, dlatego że w szpitalu jest pewne miejsce sekretne, też należące do agencji. A w ogóle ze szkoły można wychodzić z tej strony? Pierwszy raz to widzę, chyba tego nie było. Dobra, możemy sobie tu wskoczyć i do góry i patrzcie. Ej, nie można wejść! To są... Tego nie ma! Ej, nie można wejść! Ale patrzcie, tam w środku wygląda identycznie. Ale niedawno... No co wy, nie można było wejść tu? Myślałam, że zawsze to było i zawsze można było tu wchodzić. Dziwne, wejdźmy sobie jeszcze. Nie ma w ogóle cmentarza, widzicie to? Nie ma cmentarza, straż pożarna jest. Ciekawe, ale tutaj stoi To jest grane, tam jest jakiś odrzutowiec? Słyszycie ten dźwięk? Co to jest? Jakieś dziwne rzeczy. I patrzcie, to od tego. Co to jest, ja się pytam. On do nas biegnie i to jest ta postać z dorsu? Nie mam pojęcia, ale to jest dla mnie mega dziwne. Działki są, kościoła nie ma. Okej, tutaj jest jakaś widzka wbiła, ale mamy też ten szpital. Ale wszystko tutaj wygląda w tym szpitalu bardzo po staremu. Chodźmy dalej. O, nie wiem, ta mapa jest jakaś naprawdę dziwna, trochę przeraziło mnie to, co przed chwilą słyszałam. No i tutaj mamy właśnie taki centrum do gier, nie ma tutaj lodziarni, lodziarnia później dołączyła i mamy fryzjera i kosmetyczkę i oczywiście jest też sklep. Sklep jest taki bez zmian, ale zobaczcie, na górze mamy też apartamenty, nie, to jest restauracja, ale restauracja jest w innym miejscu w ogóle. Nie ma tutaj restauracji, w ogóle jak się do niej dostać? Aha, tutaj są schody, zobaczcie, jest zupełnie inaczej. Restauracja teraz jest w innym miejscu, w ogóle jest tam chyba nad pocztą, z tego co kojarzę, a tutaj są apartamenty, też jest skatepark i takie podobne rzeczy, więc naprawdę tu jest sporo zmian. Aha, tu jest jeszcze ta stacja, patrzcie, jest stacja benzynowa i okej, dobra, ale nie ma tam, żeby można było i zapłacić. A jest to tajne miejsce agencji? Sprawdźmy to sobie. Sprawdźmy to. Ej, tutaj coś widzę jeszcze ciekawego. Zaraz sobie zobaczę. Dobra, wchodzę. Nie ma! Nie ma przejścia, czajcie, to nie można przejść. A tu, zobaczcie, mamy skatepark. Ale przecież skatepark mamy teraz w innym miejscu zupełnie. I to niedawno był ten update. Normalnie zobaczcie, jaki wielki. On jest jeszcze lepszy niż ten, który mamy aktualnie. Zobaczcie na to, jakie to wyskocznie. Ale mega, naprawdę ten skatepark był jeszcze lepszy. Nie wiem, dlaczego go usunęli i czemu go nie zrobili. Fajny jest. No to by było na tyle. Chodźmy zobaczyć sobie jeszcze inną mapkę. Dobra widzowie, wbiłam sobie teraz na kolejny Brookhaven i zobaczcie, tutaj wygląda bardzo podobnie? Czemu tutaj jest taka dziura? I tutaj idą przewody? Co jest? Czemu tutaj idą rury kanalizacyjne i do wody? To, ej, jakie to jest mega dziwne. I zobaczcie, mamy auta. Tutaj możemy sobie przetestować auta. Jestem ciekawa, jak pojedzie się tymi autami. Czy one to są jednoosobowe? Patrzcie, jedziemy. Trzeba uważać na te dziury. Czy my nie wie... Można wpaść! O losie! Mega dziwnie, ale zobaczcie, to już lepiej wygląda. Widać, że to już jest update mega do przodu. To już jest level wyżej. Julka wbiła, pozdrawiam cię chyba. Julka? O, Julka wbiła i tutaj ktoś jeszcze, pozdrawiam. No i tutaj mamy już tą restaurację, motel jest przygotowany, jeszcze apartamenty nie są co prawda wyposażone, ale to już bardziej wygląda. No i zobaczcie, mamy tutaj Brookhaven Bank, jest też sklep odzieżowy i jest tutaj gdzieś biblioteka powinna być, zobaczcie. Ale chyba jest puste miejsce i obok jest też poczta. Poczta też jest ważna i nad tą pocztą jest restauracja. Teraz tego nie ma, czyli to jest kolejna rzecz, która jest usunięta. Jest bardzo dużo zmian między starą mapką Brookhaven a tą aktualną, więc jestem ciekawa, co może być w następnym etapie. Już się nie mogę doczekać, bo tak naprawdę jak wprowadzili wtedy ten ocean, no to to był mega update, tak? Mieliśmy ocean i teraz możemy też dodać... A właśnie, pobiegnijmy sobie w kierunku stawu. Jestem ciekawa, czy na stawie jest woda. Bo jeśli tak, no to to jest w miarę nowa mapka, tam sprzed kilku lat. A jeśli nie, no to ciekawe. Bo woda dopiero później się pojawiła. Ten chyba właśnie jacht i ten staw. A woda, jeśli chodzi o ocean i te wyspy, no to stosunkowo niedawno się to pojawiło. I to był naprawdę mega update. Teraz mamy też dużo propsów, możemy stawiać dużo rzeczy, więc te odcinki mogą być naprawdę fajne. Zobaczcie, Wicki za mną biegają. Siemanko. To Mestos. To Mestos za mną biegnie. No i zobaczcie, mamy tutaj puste pole, tak naprawdę. Jest dziura, ale wody nie ma. No szkoda, czyli tak naprawdę woda pojawiła się później, oni mieli tutaj na razie tylko plany i w ogóle. Nie ma wodospadu też, czy do góry można się tam spiąć? A spróbujemy sobie, właśnie, wejdźmy sobie tam do góry i zobaczymy sobie, czy polecimy tymi dronami. Dobra, jesteśmy już widzowie na samej górze i zobaczmy, czy to zadziała. Nie, to chyba jeszcze nie działa, zobaczcie. To jeszcze nie działa, a szkoda, to dopiero był update później, ale zobaczcie, tutaj idealnie się prezentuje, idealnie widać, że to Brookhaven jest naprawdę mega małe, bo w ogóle nie mogę jeszcze też robić tutaj tej drugiej kamery, żeby wam pokazać wszystko z góry, ale no to Brookhaven jest bardzo ubogie i bardzo małe. No teraz mamy lepszą wersję. A tutaj to już w ogóle widzowie mamy mega starą wersję, to znaczy to już wygląda bardziej jak to nasze Brookhaven, dlatego że mamy lotnisko. I jest serio to lotnisko, zaraz sobie zobaczymy, czy będziemy mogli gdzieś tam przejść. Mamy tutaj też taką strefę, ona... Co? Że rzeczy elektroniczne można sprzedawać? Tego nie pamiętam, żeby coś takiego było. Możemy też pójść do kina, zobaczmy sobie, czy można wejść. Nie można, czyli wtedy było to już przygotowane, ale jeszcze nie można było wchodzić. Mamy... Co to są za rzeczy? Jakieś elementy, rzeczy urodzinowe. Tutaj mamy TV Station. Baby Shop, mamy takie właśnie budki, takie segmenty, gdzie można kupić jakieś odrębne artykuły, na przykład dla dziecka, na urodziny. Fajnie, fajnie, bo nie ma siłowni. Siłownia była kiedyś, chyba, no nie, wtedy musieli to usunąć i zrobić siłownię. Szkoda, że to usunęli, tak byłoby lepiej. Spróbujmy sobie pójść na to lotnisko, zobaczymy, czy rzeczywiście jest duża różnica. Mamy też drive-thru i zobaczcie, mamy tutaj to menu jest też na co dzień, czyli coffee, hot chocolate, donuty są, chicken, special i możemy sobie tu przejść. I ciekawe, czy będziemy mogli wejść, mamy też taki napis tutaj invite friends, można zaprosić znajomych. Czy wejdziemy do samolotu? Nie można jeszcze wejść do samolotu, widzowie. To naprawdę jest niby nowsza mapka, ale cały czas nie taka zaaktualizowana. Mamy też dom. O, ktoś postawił dom, no to fajnie. Czyli można było już tutaj stawiać domy. Jest sklep spożywczy i tak dalej. Możemy sobie tutaj też spawnąć takie auto, tak? O, zobaczcie, ja mogę sobie usiąść. O, jestem i to jest jednoosobowe, ale fajnie, bo można tak szybciej zwiedzać. No to jedziemy, widzowie, na zwiedzanie. Mamy tutaj, o, klub już tutaj powstał, zobaczcie, i już jest lodziarnia, czyli jest level wyżej. Czy jest cmentarz? Jest cmentarz, naprawdę. I tu jest autoshop. Aha, bo teraz tak naprawdę straż pożarna jest tutaj obok, a tu jest urząd, okej. No dobra, i tutaj też nie jest wyjście z tej strony, bo po prostu ta szkoła jest przesunięta. Dobra, to mi się mega podoba, szczerze mówiąc, że to już jest lepiej, więc tak naprawdę jest tutaj level wyżej i zobaczmy, czy jest ten skatepark, bo wcześniej był tutaj ten skatepark, to było tu? Ej, obok szkoły jest stacja paliw, czy gdzie? Nie, obok szkoły nie, tam, chodźcie, idziemy zobaczyć, czy tam już jest tajne miejsce agencji. Okej, tutaj zobaczcie, jest ten budynek pomieszczenie, takie... Wow, do czyszczenia, do sprzątania, takie usługi sprzątające. A teraz to usunęli, ciekawe czemu. Ciekawe czemu, jedziemy sobie tutaj, zobaczmy tą stację benzynową. Bo to są ciekawe rzeczy, widzowie, naprawdę możemy się wiele dowiedzieć, co było wcześniej, bo na tej podstawie możemy też oszacować, co być może będą chcieli usunąć od nas. Sprawdźmy sobie to i co? Nie ma tajnego miejsca agencji. One powstały dopiero później, widzowie. Wow, ja już sprawdziłam dzisiaj tyle map, jestem mega ciekawa, co będzie w kolejnym update'cie, co zostanie usunięte z naszego Brookhaven wkrótce, to jest ciekawe. No i co pojawi się nowego? I co z 1 marcem? Czy z Brookhaven zniknie naprawdę? Oto jest pytanie, widzowie. Subskrybujcie ten kanał, żeby tego nie ominąć, ja na pewno będę nagrywać na bieżąco, jeśli coś się dowiem, to dam wam znać. I bądźcie też jutro, pamiętajcie, odcinki są codziennie, wbijajcie na mój Instagram, bo na 400 tysięcy coś fajnego tam wstawię, także pa pa!